Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Uprawa Roślin. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rośliny pastewne z rolniczego punktu widzenia można podzielić na motylkowate grubonasienne, motylkowate drobnonasienne, rośliny niemotylkowe. Do roślin motylkowatych grubonasiennych zaliczamy m.in. łubiny, groch, nazywane też peluszką, wyki, bobik i soję. System korzeniowy roślin motylkowatych jest silnie rozwinięty. Składa się z korzenia głównego i korzeni bocznych. Liście motylkowatych grubonasiennych różnią się w zależności od gatunku. Bobik, peluszka i wyka mają liście pierzaste, łubin, dłoniasto-palczaste, a soja trójlistne. Rośliny motylkowate drobnonasienne to m.in. koniczyny, lucerny, komonica, esparceta seradela. Rośliny te posiadają silnie rozwinięty palowy system korzeniowy. Na korzeniach rozmieszczone są brodawki bakterii przyswajających azot z powietrza, z którego korzystają rośliny. Łodygi motylkowatych drobnonasiennych w zależności od gatunku mogą być proste lub wyrastać ukośnie z tendencją do płożenia się. Pomiędzy korzeniami a łodygami wszystkie motylkowate drobnonasienne mają wykształconą szyjkę korzeniową, z której po ścięciu wyrośniętych łodyg mogą wyrastać nowe. Wszystkie gatunki są dobrze ulistnione. Liście mają różne kształty: są drobne, delikatne, najczęściej trójlistkowe. Do roślin paszowych, oprócz wymienionych motylkowatych, zaliczamy również rośliny niemotylkowe. Do najczęściej wykorzystywanych niemotylkowych należą zboża, kukurydza, żyto i owiec. Uprawiane na zieloną masę, a także kapusta pastewna, gorczyca oraz trawy w uprawie polowej. Największe znaczenie ma kukurydza, której powierzchnia uprawy systematycznie rośnie. Kukurydza, jako roślina pastewna, jest źródłem paszy o wysokiej wartości energetycznej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.